Hejka moi drodzy, witam was serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nagrywamy sobie listy od widzów, otwieramy dwie paczki. Pierwsza, z tyłu tak bardzo, bardzo ładnie przyozdobiona, jak widzicie. Oraz druga, z tyłu mamy rysunek. Ale zanim przejdziemy sobie do tego, kochani, zostawcie bardzo proszę lajka pod tym filmikiem. Kliknijcie go tam na dole oraz oczywiście zostawcie suba na moim kanale, zachęcajcie innych. Ja wam z góry za to bardzo, bardzo dziękuję. A tu na dole będzie pasek z moim adresem, właśnie tam możecie do mnie wysłać paczki, listy, co tylko chcecie. Oraz mój Instagram, na który serdecznie was zapraszam. I przejdziemy chyba sobie do pierwszej paczki. Zaczniemy sobie może od tej nieco mniejszej. Znalazłam liścik, jest już tam za szynszylką, więc będziemy go sobie teraz czytać. Droga słodka Bello, mam dla Ciebie ważną przesyłkę, w której znajdują się drobiazgi dla domowników. Mam nadzieję, że rzeczy, które znajdziesz, Ci się spodobają. Mam też do Ciebie prośbę, czy mogłabyś mnie pozdrowić na filmie i czy możesz wysłać mi zdjęcie Logana z autografem słodka Bello. I z tyłu mamy dopisany adres. Droga Marcelo, spełniam Twoje pierwsze życzenie, serdecznie Cię pozdrawiam oraz Twoją rodzinę. Oczywiście dziękuję Ci bardzo za tą paczkę, na pewno mi się te rzeczy spodobają, jestem naprawdę ciekawa, co tam będzie dalej zapakowane, więc w zasadzie sprawdzajmy. Na dzień dobry znalazłam piękny kwiatuszek w kolorze różowym, Honorata przystroi nim stół i teraz mamy coś do kuchni. I w środku mamy własnoręcznie zrobiony talerz z modeliny, na pewno się przyda. I teraz mamy coś typowo dla Honoraty. W środku mamy watę cukrową z posypką. Spójrzcie, jak się mieni. Świetny pomysł, bardzo mi się podoba, a Honoracie pewnie się spodoba jeszcze bardziej. Teraz mamy coś dla Logana. W środku mamy oto takiego pluszaka, własnoręcznie robionego. Jest naprawdę przesłodki, takie długie ma łapki. Super. Coś dla Emila. Emil otrzymał, uwaga kochani, mydło z prawdziwym diamentem. Jak przystało na króla z Florydy, idealnie się sprawdzi. I ostatnia przesyłeczka dla Lucka. Ona, proszę, mamy takie samo mydło, więc Lucek nie będzie musiał go podkradać Emilowi. Obejdzie się bez ich sprzeczki, więc świetnie, na pewno będzie zadowolony. Tutaj mamy rzeczy od Marceli. Ja Ci za tą przesyłeczkę jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam Cię serdecznie i przechodzimy do następnej paczki. Jest ona nadesłana przez Lenę M. z miejscowości Lidzbark. Kochani, mam list. Tu na dole już listu mamy prześliczny fanarcik malowany farbami, więc pokazuję Wam go z samego początku, a teraz już przeczytajmy list. Hej, nazywam się Lena M. Mieszkam w Lidzbarku. Najbardziej kocham psy lub pysia królika oraz misię. Misia to mój pieseł. Jest ona rasy Elkund Szary. Bardzo lubię oglądać zakręconych. Moją ulubioną postacią jest albo Miranda, albo Logan. Oto misia i rysiek. Tak więc dowiedzieliśmy się tutaj imiona z fanartu postaci. Leno, ja Ci dziękuję bardzo za tą paczkę. Pozdrawiam Cię serdecznie już teraz na starcie. Bardzo ładnie rysujesz. Masz prześliczne zwierzaczki. I przejdźmy jeszcze do jednego fanarta, który do mnie wysłałaś. Oto fanarcik, który w zasadzie jest w formie komiksu, również bardzo ładnie tutaj narysowany przez Lenę. I oprócz tutaj tych dwóch rzeczy mamy jeszcze kilka przesyłek nadesłanych przez Lenę, które zaraz sobie tutaj sprawdzimy. Pierwsza z nich to fioletowy pomponik, przyda się albo jako poduszka, albo może coś do DIY. A tutaj mamy kustoma robionego przez Lenę, jak podejrzewam. Zobaczcie, jest to piesek przemalowany. Tak więc super. I uwaga, uwaga, mamy prawdziwą doniczkę. A mówiąc prawdziwą, mam na myśli to, że w środku jest prawdziwa ziemia. Zobaczcie sami, przekonajcie się. Z takim pomysłem się jeszcze nie spotkałam, naprawdę świetny. Honorata zasadzi na pewno kwiatki. I następnie mamy dwa pieski z origami. Jeden większy, drugi mniejszy. Podobają mi się, naprawdę wyszły przesłodko. Mogą posłużyć jako ozdoba wnętrz, na przykład w domu jakiegoś pet shopa. I w zasadzie to tyle z paczuszki od Leny, kochani. Leno, ja Ci jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za tą przesyłkę. Pozdrawiam Cię serdecznie, była naprawdę super. A Wam, kochani, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Widzimy się w następnych moich filmikach. Nie zapomnijcie zostawić lajka oraz suba. Do zobaczenia, pozdrawiam Was, słodka Bella.